Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Heat. Zostawcie łapy, suby! Słuchajcie, będziemy robić fajne rzeczy dzisiaj. Będziemy sobie tuningować samochód do driftu, czyli mojego Focusa. I będziemy sobie robić tutaj misję driftową u ziomeczka. Mam tutaj mieć zalecany pojazd, to jest pojazd do driftu. Zanim pójdziemy sobie do niego, to zrobimy sobie inne rzeczy driftowe. No tutaj trzeba mieć już całkiem fajny ten samochód, więc to fajnie stunigowany. Więc no jak najbardziej zdobyłem sobie tutaj troszeczkę pieniędzy, 192 tysiące dolarów. Za taką kasę mógłbym kupić nawet i Lambo, ale wiecie co? Chcę porobić tego Focusa, bo widzę w nim jakiś taki potencjał. Może zrobimy z nim swapa silnika, jeśli już mogę to zrobić. I tak, i zobaczymy jak będzie się nim driftowało. No, trochę mnie to w sumie korci, żeby kupić to Lambo jednak, bo kurde... Ja się zastanawiam teraz, Focusikiem fajnie się śmiga. Chciałem tutaj wziąć ten... Jakiś widzę, że jest... jakieś graffiti do zebrania, ale dobra tam... Jakbym miał Lambo do driftu, no by nie było źle. Jest Lamborghini Huracan Performante, który jest bardzo szybki, ale możemy sobie wziąć Huracana do driftu takiego zwykłego, nie? I on też będzie fajny. W paybacku Huracan do driftu był zajebisty. Walił tyle punktów, że to szok. No ale właśnie, ja już Huracana miałem do driftu, nie? I tak powielać znowu ten sam schemat w kolejnym Need for Speedzie. No nie leży mi to do końca, nawet mi się podoba ten Focusik. Tak jakoś go sobie zrobiłem od serca i spoko furka jest. Mamy te jeszcze inne furki z wersji Deluxe tego Need for Speeda, ale tam nie mogę zrobić takiego swojego tuningu, nie? Przyszła ta maskownica. Zdaje się, że wycieczka się udała. Dobra, więc tak, Focus, weźmy sobie go i no i zobaczmy, no co możemy tutaj ulepszyć. On jest teraz bardzo słaby. A za 192 tysiące byśmy mieli to kurde zasrane Lambo. A tutaj samochody z napędem na 4 koła no lecą jak powalone. Kusi mnie, bo Lambo by już było, wiecie, już by było porobione, nie? Już by kurde było porobione. Tylko tam opony driftowe wrąbać. Dobra, zajedźmy sobie do sklepu i zobaczmy. Kurde, widzę, że tutaj sporo Lambo jest nawet, zobaczcie. Aventadorów w wersji jest chyba 3. Jest Aventador S Roadster. Jest S, po prostu S. Jest SVJ Roadster. Jest SVJ Coupe. Są ciekawe furki. Jeszcze mam je zablokowane, one są od 40 poziomu. Jest Vulcan, jest GTR, jakiś P1, kurde. Regera do driftu raczej nie bardzo chyba, nie? Tak, jest 370Z Nismo, jest ten przykokszony Raptor i tutaj już są chyba takie wersje tych samochodów jakieś specjalne, tak? Performante Spider jest nawet, wow. Całkiem ciekawe. I tutaj mamy... Wow. Dobra, no to co? Mamy do dyspozycji tam... Mamy do dyspozycji tutaj, więc tak, 271 punktów i 280, o McLaren to nie, to nie, to nie. Czekaj, a który? A może R8 do driftu? Jesus. Czekaj, a to co to? A, to jest ten Polestar, to nie. Czekaj, jest jedno Lambo, a gdzie jest to drugie bez dachu? Łe, bez dachu jest... Bez dachu jest zablokowane. Nie, to chyba zostanę przy Focusie jeszcze. Jeszcze zostanę przy Focusie, bo Focusa już sobie zrobię. To on będzie sporo lepszy od tego Lambosa. Kurde. No i dobra, lecimy sobie w osiągi. Zobaczmy, co my tutaj możemy. Tutaj nic nie możemy. Tu mamy Super Plus. A, czekaj, a swapa? O, brzmi jak dobry plan.
Ładujemy. Poczekaj. O nie. Patrz. Widzicie, co ja zrobiłem? Miałem tutaj wał korbowy na poziomie super i mi się skasował. Jak robisz swapa, to się kasuje. Trzeba przed swapem wyciągać dobre części z samochodu i dopiero robić swapa. Oh my god. Przedupczone. Jestem paręset tysięcy do tyłu. Nie no, paręset to nie, ale... ale grubo do tyłu jestem z hajsem. Przez to, że wymieniłem silnik i nie wyciągnąłem części z niego. Powinny się automatycznie wyciągać te części i wiecie, o co chodzi, nie? Ja pierdu... Nie, no... Serio... Tyle kasy dzisiaj zarabiałem na to. Tylko mi chłodzenie zostało, Pro Plus. No to jest dziadostwo, dobra, 200... Ach... Ach, no ale dobra, mam fajny dźwięk, chociaż tyle! Kurde! Zestaw naprawczy, odnowienie nitro, to nie... Ach, dobra, ale słuchajcie, posłuchajcie tego! Teraz to będzie jeździć, dawaj wydech! To już nie jest 2-3 EcoBoost. Oh yeah. Ach, kurde no. Trochę żałuję, że jakby nie wyciągnąłem tych części na czas. No dobra, żeśmy sobie trochę zmienili tutaj silnik, więc warto byłoby ten lakier też trochę tutaj porobić. Czy nie? Różowy? Czekaj. Różową landrynkę. Kompozyt węglowy. Niebieski był spoko nawet. Cyk, dajmy satynę i zbliżony i może dajmy sobie ciemniejszy trochę, ale nasycony na maksa. Oh yeah. Czekaj, bo ta laska teraz tutaj nie pasuje, nie? By musiał być różowy. O, coś takiego, dajmy fiolet. W końcu porobiony jest. Dajmy sobie jakiś tutaj wzorek. Odblokowałem graffiti ostatnio jakieś nowe. Poznajdywałem sobie. Więc tam dajmy sobie tutaj gdzieś hops. Pyk. I na tylną szybę możemy dać sobie amerykańską flagę. Właśnie, ciekawe czy ktoś zrobił ten. Czekaj, a to? Hops. A dawaj te boczne szyby okleimy w ten sposób. Kolor sobie zmienimy. Nawet spoko. Dobra. Ops. I czekaj. Boczne szyby. Cyk. Okej, aha, jeszcze kolorek. Ops. Aha, jeszcze. Musimy dodać więcej. Ops. No i mamy tak na szybko sobie pomalowane, nie? Chyba spoko. Czekaj. Przemieścimy jeszcze tą naklejkę trochę. O. Ops. Kolor. Hops. I hops. Kolor. Dobra. Walimy tu jakieś pasy do niego? Nie wiem, wiecie co, ja bym tutaj walnął jakiś
nie wiem, tribale to brzmi źle, tak? Się kojarzy z jakimiś gościami i tatuażami, mi bynajmniej. Gradient? Jakiś taki ciekawy. Spróbujmy to, dać przez całe auto, na przykład przez dach. Ops. I hops. Dobra, kolor. Widzisz, teraz nam się ta naklejka zlikwidowała, prawda? Czekaj, pokaż mi tą laskę. Ona ma kolor różowy, prawda? Może uda nam się taki jakiś uzyskać. Tylko czekaj, bo to jest taki jasny różowy, nie? Metaliczna naklejka. Nie da się tego rozjaśnić trochę. To jest taki aż... nie? No nie da się. Połysk. Możemy zwiększyć lub zmniejszyć połysk. Tak, żeby był prawie że mat. Dobra, dajmy coś takiego. Aha, dobra, dobra! Jest! Tylko ja tą naklejkę za bardzo rozszerzyłem. Chyba się zastanawiałem, nie? Co to mi tu nie pasuje? Okej, czekaj. Teraz cyk. I tutaj do tyłu dajmy. Jeszcze trochę. O, i teraz cyk. Ty, ale patrz, jakieś kreski mi zostały chyba. Nie wiem, coś takiego wymyśliłem. Dobra, a tył? To tutaj też musimy dać. Spróbujmy właśnie ten gradient dać od drugiej strony. I taki sam kolor wybierzemy. Ops. No patrz, nie da się tego nanieść tutaj. No lipa. Dobra. Ile mamy kasy? Mamy trochę hajsu. Może byśmy... To czekaj, może przemieśćmy tą naklejkę w drugą stronę. Od szyby jakby do góry. Tu się da też naklejki tak szybciej obracać. Odwracać jakby. Czyli tu będziemy mieli chyba 180 stopni, nie? O, i coś takiego. Jeszcze coś pomyślę, żeby tutaj wykonać inaczej może. Ciekawe, ciekawe dobrałem te felgi, co? Może wybierzmy sobie jakieś inne. Czekaj. Zapisujemy zmiany, nowy zapis. No i na razie coś takiego mamy. Taka niby fioletowo-różowa landrynka mi się zrobiła. Podoba mi się nawet. Dobra, felgi z przodu musimy wymienić. Z przodu dajmy sobie... Może coś takiego? O! I fajnie. Oczywiście nam się automatycznie zmniejszyły, nie wiadomo czemu. To jest kolor bazowy. Czekaj, czekaj, czekaj. Cyk i dodatkowy. Możemy w sumie te ranty dać na różowy, nie? Czekaj, czekaj. Czekaj. Wybieramy. Tam to też się zrobiło. Pokaż. O, zrobiło się, ekstra. No i mamy coś takiego, nie wiem, mi się to podoba. Opony. Dajmy, to ma być driftowóz w końcu, nie? Nie jest glebnięty do końca. Przedni zderzak. Tutaj mamy, aha, bo ja mam standardowy. Speed Hunters, proszę bardzo. Rozdzielacz powietrza to na razie olewam. Ja tu chyba na tego Focusa nie miałem kasy, żeby go porobić. Zostawię taką maskę, tu nic nie zrobimy. Koła, progi. Nie, coś tutaj dodałem z boku. I tu mamy coś takiego jeszcze, nie? Nie, tamte mi pasowały. Dobra, i tylny zderzak. Tu właściwie nic się nie zmienia, dlatego chyba tego nie kupiłem. Ale tu będzie cisnąć. Silnik dokładnie taki sam jak w tej BMC mojej. Jak tu zrobić, żeby iskry z samochodu leciały? Nie wiem, niektóre samochody mają to chyba w standardzie. Dajmy coś takiego. Okej.
Będzie do góry ten płomień szedł. Musi być, kurde, ostro, to jest drift w końcu. No i coś takiego mamy, kurde. Zrobiliśmy. Skoro driftujemy, to może... To może jakiś dymek i... No ale te niebieskie... Takie to dziwne, nie? Kolor nitro... Jakoś mnie nie kręcą te neony. I tego typu rzeczy. Cyk. Dobra, mamy już trąbik nowy. To się akurat przyda. Zawieszonko... Dobra, zostawimy tak jak było. I... no i co? I tyle. Próbujemy furką, nie? Coś tam podriftować. Myślicie, że da radę? Zobaczymy, kurde. Jak to brzmi! Jaki kosmos! Wyznaczę sobie drogę do tego. Tego, kurde, słab silnika jest zajebisty. No posłuchajcie. Ja pierdzielę. Jak to wygląda, jak to brzmi. Próba driftu, kaczor. Powiem wam, że samochód wydaje mi się nawet trochę wolniejszy niż ten, niż poprzedni Focus na poprzednim silniku 2,3 litra. Tu mamy drifting, no zobaczcie, 280 poziom samochodu kontra 208 mojego Focusa. Czy da radę? Kurde, nie wiem. Jakbym wziął Lambo, to bym miał tuning osiągów z głowy, nie, na jakiś czas. Ale mimo wszystko jakoś ten Focusik, no jest takie moje autko, taka landryneczka. Podoba mi się. 90 tysięcy. No zobaczymy. Próbujemy. Dwa okrążenia tu mamy. Ja pierdniczę. Już. A jeszcze jedno okrążenie przede mną. Także Focusik dał radę. A nie, to już ostatnie okrążenie. Aha, dobra. Ło, jaki dźwięk. No jeszcze nie jest za szybka ta fura, ale czuję, że z niego będzie potwór. Oj tak. Ja pierdziu. Pięknie to brzmi. No i gotowe. 145 tysięcy. Elegancko.
Kurde, dał radę jakoś ten fokusik. Trochę żeśmy w niego wpakowali, no ale jak widać, nawet się opłaciło. Jadę sobie machnąć tutaj jeszcze jeden drifting w miasteczku. To był drifting, na którym mi tam wcześniej nie szło. Tam próbowałem Nissanem 180 SX. Powiem wam, że w tym samochodzie jeszcze trochę brakuje mocy, tak? Ale ja myślę, że on ma spory potencjał. Już nawet na tym silniku, jak ulepszymy ten silnik do końca, to myślę, że to będzie fajnie pruło. No i tam jeszcze oponki jakieś inne włożymy, może pokazowe, może lepsze zawieszenie. No tutaj jest jeszcze trochę do roboty z tym autem, nie? Ale jak sobie to pojedziemy, to sobie kupimy nowe części do niego. Już myślę, że będzie lepiej leciał. A później pójdziemy na misję jakąś driftową. Zobaczymy, o co tam chodzi. No i cały czas gdzieś na końcu głowy mamy pomysł, żeby zrobić jakiś samochód na offroad. Bo w końcu przydałoby się. Trzeba będzie pozarabiać trochę kasy i jakąś offroadową furę ogarnąć w końcu. Dobra, lecimy landrynko. Zobaczymy tutaj. Mogłem mu spoiler wymienić w sumie? Ten taki minimalistyczny trochę, nie? Tam są takie do wyboru różne wariaty. Nie warianty, tylko wariaty, bo te spoilery naprawdę są tutaj. Do tego Focusa zwłaszcza takie... Uuuu, okej. Jakoś idzie mi to driftowanie. Dawaj, dawaj, dawaj. Driftobus jak się patrzy, napęd na 4 koła. Na początku 2-3 EcoBoost, teraz 4 litry V8. Ajajaj. No i pięknie to idzie, kurde człowieku. Cyk. Trochę wyleciałem, ale zobaczcie, 317 tysięcy. No furka jeszcze nie jest porobiona, tak? Ale jak ją porobię, to uuuuj. Piękna sprawa, jakoś to lata, nie jest źle. No dobra, to zrobię 326 tysięcy. No i tylko 24 tysiące. Powinien być jakiś bonusik z racji tego, że ja tu sobie tyle punktów nabiłem, nie? Chociaż 50% więcej, no kurde. No ale dobrze, już mamy tutaj misję driftową, zobaczcie. Przeniesiemy się tutaj, zobaczymy czego ten ziomek od nas chce. Powymieniałem sobie teraz troszeczkę części w Focusie. I zamiast 208 punktów mam 290, więc do driftu to powinien być teraz potwór. Dźwięk silnika się zbytnio nie zmienił. Chyba. I zobaczymy jak będzie na tej próbie driftu tutaj. Mamy jakąś misję. Zobaczmy. Dostępne w nocy. Okej, teraz 290, człowieku. Powinniśmy sobie dać radę. Nie można być przesadnie skromny, no. Najwyższy czas, żebyś mnie sprawdził. Zobaczymy, jak się będziesz czuć na dole. Okej. 50 tysięcy. Kurde. Poszedł potwór. Będzie trochę ostrych zakrętów. Te? Policja na dole. No, naprawdę kozak. Świetna kontrola nad pedałem gazu. Oh yeah. Koniec zabawy. Trochę się porobiło. Zobaczcie, jak to teraz ciśnie. Cóż mogę powiedzieć?
Kurde, ile ja tu punktów nabiję? Ja już wynik nabiłem dawno temu, chyba na pierwszych czterech zakrętach. Teraz to już lecę jakby, w ogóle jakiś science fiction robię tym samochodem. A to jeszcze nie jest maksymalny tunik, moi drodzy. Dałem tutaj podwójne turbo sprężarki, bo one dawały najwięcej przyspieszenia. A w drifcie mi się to najbardziej przyda. Widzieliście? Chyba muszę zmienić zdanie co do driftowania w tej grze, bo jest spoko. Zwłaszcza jak już się ulepszy furę. Myślę, że trzeba w specyficzny sposób tuningować samochody z napędem na tył. 5000 reputacji. Oczywiście, że nie. O, co? Co on tam ode mnie? Nic już ode mnie nie chce? A, czekaj, nowe drifty. Patrz, 260. Ładna. A, bo tu reputacja. 3000, 8000, nie, to jest reputacji to mało, 3000, się nawet nie opłaca jechać tego. Kurde, ale no, drifty nocą już będziemy musieli sobie robić. O, tutaj, uuuuj, to możemy sobie trzasnąć, nie? Chodźmy tutaj. Przeteleportuję się może w to miejsce, tam było ile punktów? 11 tysięcy, no, powiem wam, że uciec przed policją tym samochodem może być trudno. Aha, kurde, ja się nie mogę tu teleportować. Nie deportuje się tutaj. Patrzcie, jak daleko musimy pojechać tym samochodem, żeby to zrobić. Próba węża, tak to się nazywa. 11 tysięcy reputacji za to. No niewiele, bo ja tam tutaj nie chcę tym samochodem się za bardzo ścigać z policjantami. Może być ciężko mimo wszystko, chociaż 290 punktów. To jest chyba najlepiej stunigowany mój wóz w tej grze obecnie. Kurde. Na razie jest to driftowóz, ale równie dobrze mogę zrobić go na wyścigi czy na cokolwiek. Kurde. Dobra, lecimy. 100 tysięcy. Człowieku. Wow, co mnie tu tak zatrzymało? Już pierwsze 3 zakręty, już 20 tysięcy. Uwaga, ostro. $25,000 na jednym łuku, ty. O! No, skręcaj. Kurde. Aja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 j
Jak już się dobrze wejdzie w zakręt, czasami jak masz za dużą prędkość, to wiadomo, samochód może wypaść, nie? Ale jak już dobrze tak wejdziesz, gdzie tak wejdzie z parę dziesiąt tysięcy punktów, przyjemnie. O, już nabiłem, okej. Okay. Uwaga, tu mamy taką nawrotkę. Spróbuję na ręcznym chyba. Wow! Pięknie! Nice! Patrz na to! Hopa! I ręczny! 10 tysięcy, proszę bardzo! Kurde, ale leci teraz fabryka! Nieźle! O człowieku, 11 tysięcy reputacji! No za tyle punktów to powinni mi więcej rzucić. Kurczę. Fajnie. Ładnie lata teraz ta bryka, naprawdę.
Pięknie. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, na razie, pa pa.